Dzień dobry wszystkim. Dzisiaj taki szybki filmik, ponieważ zięć mnie już upomina, że czas najwyższy coś wrzucić na kanał. A tak jak pewnie ci, co mnie oglądają, wiedzą, że to właśnie on namówił mnie do nagrywania tych filmików. No i super, jest to świetna zabawa. Przy okazji odpowiadam na wasze pytania. Dzisiaj taka sałatka dla moich dziobatych. Mam nadzieję, że nie pogardzą. Biały ser, szpinak, trochę cukinii, kapusty pekińskiej. To wszystko przesypane suchym jajkiem kupionym w sklepie Exotic Fly kolegi hodowcy Jakuba Kasprzyka i jego kolegi. Niestety nie pamiętam nazwiska. Polecam. No i zobaczymy, czy zjedzą, bo ostatnio są bardzo, bardzo wybredne. Myślę, że czekają z utęsknieniem na wiosnę. Kakadusy, no to na nie to już po prostu nie ma słów. Obojętnie co im się da, wyjadają wszystko, ale to, co znajduje się w ziemi, jest chyba dla nich najciekawsze. Tam potrafią znaleźć najmniejsze ziarenko. Dzisiaj troszeczkę popruszył śnieżek. Już teraz nie ma po nim ani śladu. Fajna pogoda jest, więc czas najwyższy na posprzątanie budek. I tak odpowiadając na pytania, nie, budek nigdy nie ściągam. Wiszą przez okrągły rok. Niektóre ptaki nocują w środku. Teraz właśnie tylko wymienię ściółkę, żeby miały czysto na ewentualne lęgi. Aczkolwiek jeszcze się nie spinam. Dopiero 18 stycznia, także zobaczymy, jak będzie dalej. Pozbyłam się wszystkich nimf, bo jak to bywa, apetyt rośnie w miarę jedzenia. Potrzebna jest wolna woliera, także robimy tak przetasowania. Dzisiaj też wyjechała para konur do nowego hodowcy. Mam nadzieję, że dobrze się nimi zaopiekuje. A tu moje piony niebieskogłowe. Świetne ptaszki. No ale też im się bardzo nudzi. Zaczęły razem z aleksandrytami oskubywać wolierę. To tyle na dziś. Życzę powodzenia i czekamy do wiosny.